Audioplex. Instrukcja montażu zadaszenia z poliwęglanu litego na konstrukcji drewnianej. Omówimy szczegółowo konstrukcję opartą o krokwie i łaty oraz o budowie konstrukcji większej niż rozmiar płyt. Zapraszamy do oglądania. Zadaszenia można podzielić na przyścienne jednospadowe, dwuspadowe oraz łukowe. Wykonane z konstrukcji drewnianych, stalowych lub aluminiowych. W naszym przypadku zajmiemy się zadaszeniem konstrukcji drewnianej przyściennej. Do pokrycia zadaszeń wiat, altan lub pergoli proponujemy płyty poliwęglanowe komorowe, faliste, trapezowe, a także płyty lite. Lite płyty poliwęglanowe oferują połączenie niezrównanych właściwości, odporności, przejrzystości, lekkości. Przejrzyste jak szkło, o połowę lżejsze i 250 razy bardziej odporne na uderzenia. Ma także lepsze właściwości izolacji termicznej i akustycznej od szkła. Poza zastosowaniem typowo budowlanym sprawdza się w przemyśle, na przykład w osłonach do maszyn czy w ziernikach. W innych przypadkach, na przykład jako szyby w samochodach rajdowych, koparkach, motorówkach czy jachtach. W naszej ofercie znajdą Państwo płyty w kolorach bezbarwnym, transparentnym, a w wybranych grubościach w dymionym, w brązie, grafitowym i opalowym, czyli mlecznym. Poza kolorem ważna jest też grubość poliwęglanu. Do zadaszeń zalecamy płyty od 6 mm, a najlepiej zastosować 8 mm. Kolor jest indywidualnym wyborem, ale grubość zalecamy dobrać pod kątem strefy wiatrowo-śniegowej, w której ma znajdować się zadaszenie. Szczegółowe tabele dostępne na naszej stronie, odnośnik w opisie filmu. W przeciwieństwie do płyt komorowych, poliwęglan lity jest chroniony przed promieniowaniem UV z obu stron. Konstrukcję wspórcza pod poliwęglan lity dzielimy na krokwie i krokwie plus łaty. Konstrukcja można wykonać z drewna, stali, aluminium lub gotowych konstrukcyjnych profili aluminiowych dostępnych w naszej ofercie. Płyty z przeźroczystych tworzyw takich jak poliwęglan lity muszą być składowane w zacienionych miejscach lub szczelnie przykryte przed promieniami słonecznymi. W przypadku zaniedbania tego wymogu skumulowane ciepło może rozpuścić folię maskującą i trwale uszkodzić płyty. Narzędzia potrzebne do wykonania pokrycia. Miarka i marker. Taker lub młotek i gwoździe. Gumowy młotek. Wiertarka lub wkrętarka. Do cięcia poliwęglanu, piła tarczowa, wyżynarka lub kątówka. Do cięcia profili aluminiowych, brzeszczot lub ukośnica. Wiertła o średnicy 6 i 10 mm. Silikon dekarski. Akcesoria. Płyty poliwęglanowe. Uszczelka piankowa VPE samoklejąca. Uszczelki na krokwie S228. Profile aluminiowe górne z zaślepkami. Uszczelka S229, tak zwana EU. Profil zamykający F. Śruby z podkładką gumową, najlepiej poszerzane. Obróbka blacharska. Akcesoria powinny być dobrane pod parametry płyty i zalecenia producenta, tak aby przedłużyć żywotność płyt, jak i nie stracić gwarancji. W Audioplex doradzimy i dobierzemy odpowiednie płyty i akcesoria pod Twoje zadaszenie. Do zamontowania zadaszenia wymagane są przynajmniej dwie osoby. Zabronione jest stawanie i chodzenie bezpośrednio po płytach. W przypadkach koniecznych, np. podczas montażu, zalecamy stosować deski lub płyty oparte na kilku elementach konstrukcji. Dachy z płyt litych należy zawsze projektować z pochyleniem minimum 5 stopni, to jest około 90 mm na metr. Ułatwia to odprowadzenie wody deszczowej. Konstrukcja oparta na krokwiach. Dla przykładu zbudujemy zadaszenie o wymiarach około 3×6 m w środkowej części Polski, Łódź. Jest to druga strefa śniegowa, do 90 kg na metr kwadratowy. Określając strefę, należy kierować się załączoną mapą i na przykład w przypadku Krakowa byłaby to trzecia strefa, a Suwałek czwarta. Planując rozstaw krokwi, możemy sprawdzić, jakiej grubości poliwęglanu potrzebujemy do konstrukcji. Przyjmując szerokość około 0,70–0,75 m i długość płyty, czyli głębokość zadaszenia na 3 metry, w tabeli wychodzi nam wynik G. Następnie korzystamy z tabeli obciążenia. Budując w drugiej strefie do 90 kg na metr kwadratowy, w tabeli nie ma odpowiedniej kolumny, która odpowiada tej wartości, wybieramy więc najbliższy niższy wynik,
kolumna 80 kg na metr kwadratowy i rząd G, wynik z poprzedniej tabeli. W naszym przypadku potrzebujemy płyty o minimalnej grubości 6 mm. Cieńsza płyta docięta na wymiar 0,70 na 3 m nie wytrzymałaby obciążeń naturalnie występujących w tym regionie. W naszej ofercie znajdują się standardowe płyty o szerokości 2,5 m na 3,5 m oraz nowość, płyty szerokości 2,10 m na 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 oraz 6 m. Płyty w tych wymiarach dostępne są w grubościach 6 i 8 mm i kolorach bezbarwnym, opalowym i brązowym. Przyjmując jak wcześniej szerokość poliwęglanu na 70 cm musimy dodatkowo pozostawić po centymetr z każdej strony na tak zwaną dylatację. Co przy szerokości 70 daje nam rozstaw 72 cm, licząc od środka krokwi. Skrajne rozstawy mniejsze o 10 cm, ponieważ płyta powinna wychodzić poza zadaszenie. Drewno na konstrukcję powinno być proste, nieposkręcane, suche oraz zaimpregnowane. Przy ciemnym drewnie lub malowaniu na ciemny kolor, polecamy pokrycie górnej części konstrukcji jasną farbą. Przedłuży to żywotność poliwęglanu. Aby krokwie pasowały pod uszczelki, powinny mieć minimum 60 mm szerokości. Uszczelki S228 stosujemy jako separator pomiędzy konstrukcją a poliwęglanem. Uszczelniają przed wodą i zapobiegają odgłosom podczas kurczenia się i rozszerzania płyt pod wpływem temperatury. Uszczelki przytwierdzamy za pomocą zszywacza lub gwoździ czy śrubek. Ułatwia to późniejszy montaż płyt. Przygotowanie formatek. W tym przykładzie wybierzemy arkusz o szerokości 2 m i 10 cm, gdyż można go bez strat przeciąć na 3 równe formatki po 70 cm. Mając standardowy arkusz szeroki na 2 m i 5 cm, również możemy przeciąć na 3. Należy pamiętać, że rozstaw krokwi konstrukcji musi być odpowiednio węższy. Cięcie dużych arkuszy ułatwia montaż oraz pozwala płytom odpowiednio pracować w uszczelkach podczas rozszerzalności termicznej. Poliwęglan można u nas zamówić pocięty pod wymiar na profesjonalnych piłach pionowych albo pociąć samemu piłą, wyżynarką lub kątówką. Dolną folię możemy usunąć po docięciu formatki lub zostawić i podwinąć jej krawędzie o minimum 10 cm. Górną folię z nadrukiem podwijamy, powinna zostać do końca montażu. W następnym kroku przygotowujemy profil F, tak zwany przyścienny. Profil przycinamy zgodnie z szerokością płyty plus 10 mm z każdej strony. Jedynie końcówki, które znajdą się po skrajnie lewej i prawej stronie zadaszenia, ucinamy krócej, bo plus 5 mm. Tylko te dwie ucięte krócej przycinamy o 45 stopni, resztę zostawiamy cięte prosto. Przy poliwęglanie litym wszystkie profile F montujemy z zastosowaniem silikonu dekarskiego. Kolejnym krokiem jest przygotowanie profili górnych aluminiowych. Profile przycinamy do odpowiedniej długości. Pamiętaj o dodaniu 5 mm do długości formatki poliwęglanowej. Profile równo przycięte można ze sobą łączyć. Po przycięciu wszystkich profili przechodzimy do wiercenia otworów. Otwory wykonujemy wiertłem o średnicy 3-4 mm większym od średnicy śruby, tak zwana dylatacja. W przypadku standardowych blachowkrętów 5,5 mm wiercimy otwór 9-10 mm. Otwory wykonujemy centralnie na środku, w identycznych odstępach, by linia wkrętów była równo ułożona. Zaczynamy pierwszym otworem od 3-6 cm, następnie nie rzadziej niż co 35 cm. Odpowiednie zagęszczenie i ułożenie otworów zapewnia dobre układanie się uszczelek i prawidłowe przyleganie do poliwęglanu. Do profilu wsuwamy uszczelkę S229, inaczej EU, tak zwane wąsy. Uszczelka powinna być nowa, niesparciała i dobrze naoliwiona. Profilu przed montażem powinna wystawać z przedniej strony około 5 cm. Nadmiar odcinamy dopiero po montażu i skręceniu. Montaż. Montujemy dwie pierwsze płyty, zaczynając od skrajnej. Odsuwamy na niej folię, aby odsłonić całą uszczelkę pierwszej krokwi. Zachowujemy około 20 mm dylatacji między płytami. Jeżeli poprawnie docięliśmy i zamontowaliśmy profile przyścienne, pomogą nam one w ułożeniu płyt z odpowiednim odstępem.
Skrajne profile musimy przykręcić przez poliwęglan. Przykładamy gotowy nawiercony profil jako szablon i ustawiamy go zgodnie z krokwią. Znaczymy miejsce śruby markerem na poliwęglanie. Następnie wiercimy otwór o takiej samej wielkości jak w profilu, czyli 3 do 4 mm większy niż śruba. Skręcamy profile śrubami z gumowymi podkładkami do krokwi, z zachowaniem wyczucia, tak aby uszczelki odpowiednio ścisnąć, ale nie zmiażdżyć komór. Pierwsze dwie śruby zostawiamy niedokręcone, by na późniejszym etapie móc lekko odchylić przód profili do góry. Tym samym sposobem montujemy kolejne płyty. Przygotowujemy przedni profil F. Docinamy na szerokość zadaszenia plus 5 mm z każdej strony. Skrajne narożniki ścinamy o 45 stopni. Przy szerszych zadaszeniach składamy go z dwóch lub trzech odpowiednio dociętych części. Zakładamy go okapnikiem w dół, łącząc płyty liniowo. Następnie dokręcamy pozostawione śruby i docinamy uszczelkę na równo z profilem górnym. Kolejnym krokiem jest przygotowanie profilu F zamykającego boki prawy i lewy. Montujemy ten profil okapnikiem do góry, co pozwala lepiej odprowadzić wodę. Docinamy go na długość formatki poliwęglanowej plus 5 mm z każdej strony. Narożniki ścinamy o 45 stopni, by razem z profilami przednim i przyściennym stworzyły idealną ramkę. Do wnętrza wciskamy silikon co około metr, aby profil przylegał do płyty. Czynność powtarzamy na drugiej stronie. Aby uszczelnić konstrukcję, wciskamy silikon w przestrzeń między profilem przyściennym a ścianą. Następnie montujemy obróbkę blacharską, którą przykręcamy do budynku i uszczelniamy górę silikonem. Zakładamy zaślepki na profile górne, najwygodniej użyć do tego gumowego młotka. Ostatni krok to usunięcie folii zabezpieczającej. Gratulacje! Twoje zadaszenie jest gotowe! Konstrukcja na krokwiach i łatach. Dla naszego przykładu budowania zadaszenia w Łodzi, druga strefa śniegowa, przyjmiemy rozstaw krokwi na około metr. Łaty zamontujemy w odstępach po 0,75 metra. Z tabeli rozmiarowej wyczytujemy wynik F. Obciążenie jak w poprzednim przypadku na Łódź przyjmujemy 80 kg na metr kwadratowy i w rzędzie F odczytujemy, że minimalna grubość poliwęglanu przy takich rozstawach to 6 mm. To nasza konstrukcja, zgodnie z założeniami o rozstawach 1 i 2 cm licząc od środka krokwi i łatach co 75 cm. Łaty są wcięte w krokwie tak, aby powierzchnia górna konstrukcji była równa. Łaty można też nabić na krokwie, a na łączeniu płyt zamontować profil dolny i jego wciąć w każdą z łat na około 15 mm, bo taką wysokość ma profil z uszczelką typu S229. Na krokwiach są już przytwierdzone uszczelki SD12. Na łaty poprzecznie stosujemy separator, samoprzylepną uszczelkę piankową VPE. Można ją dodatkowo przytwierdzić takerem lub gwoździami, jeśli drewno nie było heblowane czy odtłuszczone. Standardowe płyty 3,5 cm na 2,5 cm tniemy na dwie części, aby dopasować je do rozstawu krokwi z zachowaniem 2-centymetrowej dylatacji. Do budowy takiego zadaszenia potrzebujemy więc 3 płyty przecięte na pół oraz 6 odpowiednio dociętych profili górnych aluminiowych. Na płycie układamy wstępnie nawiercone profile górne z wpuszczonymi uszczelkami. Oznaczamy miejsce wiercenia markerem, nawiercamy i wkręcamy śruby jak przy poprzednim montażu. Aby wzmocnić połączenie poliwęglanu, na łaty stosujemy grzybki. Montując je, wiercimy przez płytę otwór wiertłem o średnicy 16 do 18 mm. W przeciwieństwie do zwykłej śruby z uszczelką mają większą średnicę, 50 mm, i tym samym większą powierzchnię trzymania. Montujemy co maksymalnie 50 cm, czyli w naszym przypadku, gdzie pomiędzy profilami jest 1 metr, po jednym na sekcję. Śruby dobieramy do konstrukcji. Skręcamy i zakładamy zaślepkę zabezpieczającą śrubę. Jeżeli grzybek nie dociska płyty, a uszczelka pod podkładką się nie zgniata, możemy podciąć w nim nóżkę. Następnie montujemy pozostałe płyty, powtarzając poprzednie kroki. Do montażu profili przednich i bocznych stosujemy silikon.
Wsuwając profil przedni, unosimy profile górne, a po wsunięciu dokręcamy pozostałe śruby i ucinamy nadmiar uszczelek. Następnie uszczelniamy silikonem profil aluminiowy przy elewacji, montujemy obróbkę blacharską i ją ponownie uszczelniamy. Zakładamy zaślepki na profile górne i możemy już cieszyć się nowym zadaszeniem. Montaż na konstrukcji większej niż długość płyty. Aby zbudować zadaszenie głębsze niż rozmiar płyty, musimy wykonać ich łączenie na konstrukcji opartej o krokwie i łaty. Łaty podpierające pierwszą partię płyt powinny mieć minimum 50 mm wysokości i być zamontowane na krokwiach. Pozostałe łaty powinny być wcięte w krokwie. W łatach zamontowanych na krokwi należy wykonać wcięcia około 15 mm na dolny profil aluminiowy. Montujemy samoprzylepną uszczelkę VPE na łaty IS-228 na krokwie w miejscu drugiej partii płyt. W razie potrzeby przytwierdzamy je dodatkowo takerem lub gwoździami. Następnie zaczynamy od drugiej sekcji płyt. Wcześniej docinamy je na odpowiednią szerokość i wysokość oraz montujemy na nich profil F od strony elewacji. Montaż przebiega tak samo jak w poprzednich przypadkach. Stosujemy odpowiednio docięte profile górne z uszczelką EU oraz śruby z gumową podkładką. Grzybki umieszczamy na łatach co 50 cm, a więc w naszym przypadku po jednym na sekcję. Zakładamy na silikon przedni profil F skierowany do dołu, ucinamy nadmiar uszczelek i dokręcamy śruby. We wcięciach montujemy dolny profil aluminiowy z wpuszczonymi uszczelkami EU, docięty na całą długość pierwszej sekcji płyt. Osadzamy płyty i montujemy dokręcając śruby w środkową sekcję profilu dolnego. Cały montaż pierwszej sekcji znów wykonujemy tak samo jak w poprzednich przypadkach. Stosujemy docięte profile oraz grzybki. Na górną sekcję nakładamy przedni profil F skierowany do dołu. Odcinamy nadmiar uszczelki i dokręcamy śruby. Następnie zakładamy profile boczne i uszczelniamy konstrukcję silikonem przy elewacji, montujemy obróbkę stalową i ją również uszczelniamy. Po zamontowaniu zaślepek zadaszenie jest gotowe. Oferujemy również systemy rynnowe. Jeśli rozważają Państwo ich montaż na zadaszeniu, prosimy uwzględnić w konstrukcji odpowiednie wysunięcie płyt z przodu zadaszenia poza krokwie. Tak, by woda wpadała bezpośrednio do rynny. W naszej ofercie posiadamy tworzywa dla budownictwa, m.in. poliwęglan lity, komorowy czy trapezowy oraz wszelkie akcesoria związane z montażem, gotowe altany do samodzielnego złożenia oraz wiele innych tworzyw budowlanych, reklamowych czy technicznych. Zamówienia realizujemy przez dowóz do klienta pod drzwi. Możliwa jest opcja odbioru osobistego w jednym z naszych punktów przeładunkowych. Dziękujemy i zapraszamy na www.audioplex.pl.